Tak długo nagrywałem poprzedni odcinek o Radomia Klech Poznań że ten dzień minął mi strasznie szybko. Przy okazji mieliśmy całkiem niespodziewane rozstrzygnięcie dzisiaj w Gdańsku. Bo kto by się spodziewał, że będąca ostatnio w niezłym dołku Jagielonia Białystok, której udało się dokonać w poprzednich meczach, nie lada sztuki, czyli przegrać z Legią Warszawa oraz przegrać z górnikiem Łęczna na własnym stadionie, wygra na stadionie w Gdańsku z będącą ostatnio na fali Lechią. Myślę, że niewiele osób obstawiało akurat takie rozstrzygnięcie, a dzisiaj ono miało miejsce. Bramki dla zespołu przyjezdnych trafili Romańczyk oraz Bida, natomiast dla Lechistów z rzutu karnego trafił Flavio Pajszao. Białostoczanie dzisiaj, prawie we wzorowym stylu, wykorzystywali wszystkie możliwe błędy Gdańszczan w defensywie. Przy pierwszym trafieniu tarasa wykorzystał on ewidentne zamieszanie pod bramką Lechi. Drugie trafienie, tym razem Bidy, padło po praktycznie zerowym pilnowaniu go w polu karnym. Dzięki czemu oddał strzał krzyżakiem. Jeśli ktoś nie oglądał tego spotkania, no to obejrzyjcie sobie to w powtórce lub w skrócie, bo naprawdę warto. Ale ogólnie, nawet poza tą pozycją strzelecką, uważam, że cała ta akcja została jakoś zbyt łatwo odpuszczona przez defensywę, bo Tobers i Malocza myśleli, że piłka leci na aut, natomiast przykril zdążył do niej i kontynuował akcję. Najdziwniej zagrał chyba w tym spotkaniu Taras Romańczuk, bo z jednej strony trafił do siatki, a z drugiej strony sprokurował rzut karny. Także mam pewne problemy, jak go ostatecznie ocenić, chociaż no, sama jego prezencja w tym meczu była całkiem okej, okay, bo nieźle odbierał i nieźle dogrywał, także bardziej na plus. Tak jak mówiłem, przykril fajnie na asysta przy Golubidy. Puerto dzisiaj niby asysta, natomiast mam wrażenie, że chociażby raz zagrał dzisiaj w polu karnym ręką, co całe szczęście dla jego nie widział sędzia. Jednak ogólnie defensywa Jagi zagrała dzisiaj całkiem spoko, dzięki czemu wywiozła dzisiaj z trudnego terenu trzy punkty, które mogą pozwolić Białostoczanom odbić się od dna formy. No, i przy okazji ten komplet oczek raduje oczywiście pana prezydenta w stanie spoczynku z ulicy szkolnej 17. Tak jak mówiłem, trzy punkty wywiezione z trudnego terenu w postaci stadionu Lechi, która głównie w końcówce tego spotkania mocno biła głową w mur. Jednak zagrała przez cały dzisiejszy mecz bardzo słabo w defensywie, bo ten błąd przy golu bidy nie był jedynym, ponieważ chwilę później Tobers praktycznie jak na tacy wyłożył piłkę znowu bidzie i wówczas jedynie twarz duszana Kuciaka uchroniła gospodarzy od straty gola na 3-1. I na pewno szkoda Lechi. Listów, bo gdyby dzisiaj zwyciężyli, to doskoczyliby do lecha Poznań, który stracił dzisiaj punkty w Radomiu. Jednak tak czy siak uważam, że sytuacja Gdańszczan w klasyfikacji nie jest najgorsza, ponieważ nadal ten zespół zajmuje trzecią lokatę z 33 punktami. Natomiast zespół z Białego Stoku nieco wywindował w górę, ponieważ teraz znajduje się na dziewiątej lokacie i ma 24 oczka. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam na Facebooka Tradaj, ponieważ tam publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Oraz zapraszam na Instagrama Trady, ponieważ część z Was mnie ostatnio tam zaobserwowała i jest mi z tego powodu bardzo miły. I dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkie te osoby, które w sobotni wieczór siedzą w domu, tak jak ja. Ale nie martwcie się, my też się kiedyś będziemy bawić. I dzięki jeszcze Dawidowi za zdjęcia z meczu Lechia Raków. Jest naprawdę ładne. Dzięki. I pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.